Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Przypominam, że w tej serii rozmawiamy ze Zbyszkiem Hołdysem o muzyce, o gitarze, ale nie tylko. W ogóle o sztuce będziemy rozmawiać. Zbyszek, myślę sobie teraz, a inaczej, zastanawia mnie, co ukształtowało ciebie jako gitarzystę i co spowodowało, że chciałeś pójść w stronę muzyki rockowej. Bo zanim powstał Perfekt, do końca nie grałeś muzyki rockowej z Basią Trzeczelewską. Ale jak poleciałeś do Stanów, to te Stany jakoś tam cię ukształtowały, ulepiły, nie? Czy się mylę? No nie, to nie jest jednak tak do końca, gdyż człowieka kształtuje coś w jakimś procesie, to się jednak dzieje. Moje pierwsze kontakty z muzyką, poza tym, co opowiadałem w poprzednim odcinku, krakowiakiem granym, to był jednak nasłuch, słuchanie rzeczy. I ja wiem, że miałem w pewnym sensie, dziś bym to nazwał rozdwojeniem jaźni, ale wtedy to było właśnie poszukiwanie drogi. Z jednej strony uwielbiałem cudowne melodie, kompozycje i to od najwcześniejszych lat, czyli na przykład genialna kompozycja po dziś dzień I'm Sorry Brandy Lee, czy Only You zespołu The Platters. To bym był przeszczęśliwy, gdybym skomponował coś tej rangi. To są utwory, które są w swojej klasie bliskie Summertime Gershwina, czy Yesterday, uważane za jedną z najcudowniejszych kompozycji Beatles. Czyli tam, gdzie wchodzi w grę melodia, kompozycja, zdanie w muzyce trwa bardzo długo, w piosence, czyli mówiąc krótko, nie jest to powtarzana w kółko fraza, a ja cię kocham, ty mnie nie, ja cię kocham, ty mnie nie, bo to taka jest w tej chwili tendencja. Tylko jest melodia, która trwa, melodia zwrotki trwa 45 sekund i są dwie zwrotki i refren, czyli właściwie i się nic nie powtarza. To jest cały czas, mówimy, że to jest kompozycja linearna, że ona po prostu cały czas się rozwija. Jedna nuta zaczyna następną i tak dalej. A z drugiej strony we mnie istniała wielka jakaś ciągota do grania muzyki prostej, prymitywnej, hałaśliwej, dzikiej. I tu się zaczęło, kiedy miałem 13 lat i usłyszałem zespół The Kinks i You Really Got Me. I po prostu wywinąłem orła. Zresztą nie ja, nie tylko ja wywinąłem orła, bo zdaje się, że cała cywilizacja wywinęła orła, bo dzisiaj, jeżeli spytasz największych gitarzystów świata, łącznie ze Steve'em Vai dla wirtuozów, to jest autorytet wielki, ale też powiedzmy Angusa Younga czy innych, to nie mówią, że jak to usłyszeli, to dopiero zdębieli, że co się dzieje. A wczoraj, dzisiaj nagrywamy to w takim dniu, że mogę powiedzieć, że wczoraj Dave Davies, gitarzysta zespołu Kinks, opowiedział, jak oni to nagrywali, bo on był gitarzystą solowym de facto i on grał ten riff na gitarze i potem solówkę. Że on po prostu kupił dziadowski wzmacniacz, on zresztą wymienił markę tego wzmacniacza, ale to było coś małe, zresztą wtedy w ogóle piecki były nieduże. I na coś się wkurzył i rzucił tym wzmacniaczem o podłogę, a potem nożem pociął membranę. I zrobił się przester. Harkot, tak? Zrobił się przester, harkot i od tej pory wozili to ze sobą, bo nagrali na tym. Oni nagrali to zresztą chyba w dwóch czy trzech wersjach i nagle się okazało, że ta wersja żre. Moim zdaniem ich geniusz polegał na tym, że dokonali właściwego wyboru, bo jak masz wersję nagraną na Fenderze Twinie, przepięknie, szlachetnie, jakąś inną na czymś tam jeszcze i nagle tą zniszczono, to trzeba mieć jaki tupet, żeby uznać, że to damy ludziom. Przecież tego nikt nie zagra. To jest zniszczona, no, zniszczony dźwięk, zmaltretowany, a oni postawili na to. To jest moim zdaniem, to w ogóle wiesz, w kompozycji jest tak, ponieważ ja dużo komponuję, to największym problemem dla mnie jest selekcja negatywna. Że komponuję, to mi się podoba, ale czy to jest naprawdę warte mojego zachodu, wiesz, i teraz musisz to wyrzucić. I tych piosenek wyrzuconych są tysiące, wiesz, ale no, musisz czegoś dokonać. W sumie drugą nie płaczewka chciałem tak wyrzucić, bo uważam, że... Ale mnie przekonano, że warto to nagrać. Zresztą mieliśmy jeszcze chyba godzinę studia, więc wykorzystaliśmy tę godzinę i nagraliśmy utwór, który nas uczynił
znanym zespołem. Jeszcze powiem słówko, bo to z tym Chesterem jest ciekawa rzecz. Kiedy Czesław Niemen nagrywał Gdzie jest ten świat, opowiadał mi to Tomek Jaśkiewicz, że on na próbach symulował, nie pokazywał, co będzie chciał zaśpiewać naprawdę. Nagrywali to w studio Polskich Nagrań. Nagrali najpierw instrumentalny podkład cały, tam organy Czesława na początku. No i potem powiedzieli, dobra, to niech pan Czesław podejdzie i zaśpiewa na próbę. Zobaczymy, jak to się wszystko układa. I on poszedł do studia wokalnego. Tam były trzy studia, szyby między nimi, więc na przestrzał z reżyserki go widzieli. Jak ryknął Dziwnie jest ten świat, całą pierwszą linijkę, to wszystkie mierniki na stole Niwa po prostu uderzyły w ogóle w gwoździe. No koniec. Nie ma nic. I pani, która to nagrywała, to była profesorka Akademii Muzycznej, która pracowała wyłącznie wedle norm, reguł i zasad. I powiedziała, no to będziemy jeszcze raz, w każdym razie to się nie nadaje, ale polecimy, niech sobie do końca pośpiewa. I on to pośpiewał do końca. I ona powiedziała, proszę pana, musi pan spokojniej zaśpiewać. My musimy ściągnąć mierniki wszystkie. A on powiedział, dlaczego? Przecież chyba było dobrze. A ona mówi, nie, absolutnie nie, to jest niedopuszczalne. Strzałka jest na czerwonym. I zmartretowany Czesław poszedł i zaśpiewał jeszcze raz. Okazało się, że nie ma tych emocji. Aha. I uparł się, musi zostać to uszkodzone nagranie. I to, co my tak podziwiamy, to jest to nagranie, które zostało przewalone. To może taka ciekawostka. I teraz ja, mając tych Kingsów, mając już w głowie inne zespoły, bo zaczęliśmy tropić, The Yardbirds się pojawili z, jak dziś wszyscy wiedzą, cudownymi gitarzystami Jeffem Beckiem, Ericiem Claptonem, Jimmy Page'em. To jest dopiero mieć taki zespół, w którym wyrzucasz, czy odchodzi jeden, bierz drugiego i się okazuje, że wiesz, kulę ziemską zamiatasz. Pojawił się oczywiście też Hendrix, pojawili się Animals, gdzie gitara odgrywała dużą rolę, nie solowo, ale to była muzyka stricte gitarowa. Myśmy wtedy jeszcze nie do końca doceniali chyba wielkość i tak unikalność, geniusz George'a Harrisona. On po odejściu z The Beatles, on pokazał, jakim jest fenomenalnym gitarzystą, jego solówki to są po prostu arcydzieła. Zresztą poniekąd trochę przez niego oni przestali istnieć, dlatego że on doszedł do wniosku, iż po eksperymentach w studio oni nie są w stanie na żywo tak dobrze zagrać. A on dążył do perfekcji cały czas. Więc ta moja ścieżka, ona była, to nie była jednolita ścieżka. Droga zawodowa była też różna, bo ja miałem swój zespół hipisowski grający rockowo, gitarowo, Kwiaty Warszawy. Miałem przyjaciół w szkole, gdzie Jacek Zajączkowski dzisiaj, możliwe, że jest na emeryturze, ale był jednym z głównych techników Boeinga w polskim, tym, technicy, którzy to naprawiają Boeingi, który zrobił, był mańkutem i zrobił sobie gitarę, chyba motywowany basem McCartneya, ze skrzypiec, dorobił gryf i tak dalej. I on był pierwszy, który rzeczywiście pokazał mi, jak grał Jeff Becka, Mr. You Are Better Man Than I, jedna z najcudowniejszych solówek w historii muzyki. Na moim podwórku mieszkał Jacek Sławiec, dziś Amerykanin już, który był z zespołu Plastusie. W Warszawie zespół niewysokich chłopców, 14-latków, którzy byli takim boys bandem, ale spotkali się gdzieś z mieszkającym 150 metrów od nas Darkiem Kozakiewiczem. A ten już wówczas grał tak, że pamiętam, Jacek do mnie mówi, słuchaj, on wie, jak się gra solówkę w Dziwny jest ten świat Jaśkiewicza. Ja mówię, niemożliwe, tego nie da się zagrać. No i zrobiliśmy spotkanie i rzeczywiście poznałem wtedy Darka. I to nas, a jak już poznałem Darka, to z moim kolegą puścili się mu Red House Blues Hendrixa, żeby zobaczył, jak grają naprawdę gitarzyści. Ten skurwiel zaczął grać ten Red House Blues za dwie godziny, wiesz, po prostu. Więc to była nasza miłość wielka, tak? Gitara była
Ja usiłuję znaleźć odpowiednik, ale była talizmanem, świętym gralem. Gitara mówiła, o, jak szedł chłopak z gitarą przez Warszawę, to za nim szedł sznur ludzi, gdzie on idzie. A później pamiętam, że jak o tym opowiedziałem, to mi ktoś w radio powiedział, a dzisiaj idzie z dyskietką, kurwa, i nikt nie wie. Wiesz, że to jest właśnie to, że gitara oznaczała, że jest impreza, koncert, cokolwiek. Na płycie Franka Zappy Joe's Garage, która jest taką płytą tematyczną, historia zespołu rockowego, tak? On opisuje całą historię zespołu od rozpoczęcia do... Ostatnia piosenka mówi o tym, że grają w wielkiej hali. A pierwsza rzecz to, że grają u Joe'ego w garażu, że Joe mówi, będziecie musieli oddać za prąd do swoich kolegów i zaczną pitolić jeden dzień, drugi, pokłócili się o nazwę, jeszcze nic nie zrobili. W końcu zaczęli grać jakiś kawałek i któregoś dnia zauważyli, że pod garażem stoją dwie dziewczyny i słuchają. Zrozumieliśmy, że jesteśmy na dobrej drodze, wiesz. I zaprosili te dziewczyny i tak się zaczęła cała ta historia. Ale to jest właśnie ten moment, że zaczynasz widzieć, myśmy już zaczęli siadać wtedy z jeszcze innym moim przyjacielem, który w 68 roku musiał Polskę opuścić, bo był Żydem, Kubą Weinbergiem, cudownym gitarzystą grającym w stylistyce Michaela Bloomfielda z zespołu Paul Butterfield Blues Band. To był z kolei gitarzysta, który wplatał muzykę orientalną, wschodnią do bluesa. Obłędny zupełnie człowiek, nieżyjący. Zapił się. Otóż to myśmy się spotykali w piwnicy na moim podwórku. Darek Kozakiewicz, Kuba Weinberg, jeszcze jeden chłopak, który grał na gitarze nigdy nieprofesjonalnie, ale był moim przyjacielem, Witek i ja. I na przykład ścigaliśmy się, kto ułoży fajniejsze akordy do Summertime albo do czegoś tam, albo kto coś zagra. Więc to była cały czas zabawa z gitarą. Mhm. Pamiętam moje pierwsze odkrycie, kiedy miałem lat 10-11. Stryjeczny brat, który przyjechał do Warszawy, zabrał mnie na koncert oficerski, do klubu oficerskiego w Warszawie, gdzie grały Czerwone Gitary. To był chyba pierwszy zespół rockowy polski, no popowy, ale powiedzmy gitarowy, który zobaczyłem naprawdę i wiedziałem jedną rzecz. To do tej pory pamiętam, że tam w utworze, który oni grali, no bo ty się boisz myszy, był taki utwór, słyszę solówkę, która mi przypomina solówkę O Carol Rolling Stonesów. Podciągana struna. I ja nie miałem pojęcia, jak to się robi. A w ogóle nie grałem na gitarze jeszcze wtedy. Ale wiedziałem, jak gitara wygląda. Mój ojciec brzdąkał na gitarze jakieś lwowskie piosenki, a ja nic. I pamiętam, jak dziś przyjeżdżamy do tego klubu, tam plakat wielki, gramy najgłośniej w Polsce. Takie coś. Oni mieli regenty 30, ty sobie wyobrażasz? I było ich 6. Czerwone Gitary liczyły wtedy 6 ludzi. Nie było jeszcze Seweryna Krajewskiego. Ale był właśnie, był Benek Dornowski, był Jurek Skrzypczyk, ci wielcy, Henryk Zomerski, basista. Był Krzysztof Klęczon i na gitarze solowej grał Jerzy Kosela. I on ten utwór śpiewał, no bo ty się boisz myszy, i on to podciągał. Ja dopiero to wtedy zobaczyłem i kurwa, jakie to jest proste. Muszę to zobaczyć. Ojca gitarę wziąłem zaraz po powrocie. Ty, działa, wiesz, pierwsze podciągnięcie. I potem pamiętam, że pokazałem to kolegom, ale to oczywiście było przed Darkiem Kozakiewiczem, bo ten to już podciągał wszystko, co chciałeś, wiesz. I ja grałem w klubie medyków. No, to się zdarzyło tak, że miałem ten zespół Kwiaty w Warszawie, w którym wokalistą był Romek Czysta, w późniejszym wokalista Budki Suflera, więc tu już się plątały nazwiska, które coś osiągnęły potem. To też jest kwestia instynktu, że myśmy się wywąchiwali, że dla niego trzeba mieć oko, a ten jest coś wart. Słyszałeś tamtego? Nie, to pójdziemy go zobaczyć. Teraz cholera, oglądam na YouTubie, McCartney mówi, dowiedziałem się, że jest jakiś człowiek, który podobno fajnie gra na gitarze, tośmy pojechali, mówi, z Jaggerem i z kimś tam do klubu. Tam było 50 osób, a tam Hendrix grał, rozumiesz? Oni łazili po takich samych norach jak my. Byli największymi na świecie, jak to pięknie powiedział Jagger, wręczając McCartneyowi, Harrisonowi i Ringo Starrowi klucz do Hall of Fame, nagrodę do
największych legend muzyki rockowej. I jego wytypowano jako tego, który anonsuje i powiedział, że poszliśmy do klubu gdzieś tam, mówi, w Londynie, zobaczyć. Mówi, tam siedzieli ludzie, pili piwo i tak dalej, a tam na scenie, mówi, stała ta czterogłowa hydra. Śliczna, mówi, czterogłowa hydra, mówi, o której cały świat już mówił. Tak, wszyscy się błąkaliśmy po klubach. Ja grałem z Marylą Rodowicz, bo kolejnym etapem było to. To myśmy grali w salach, no na przykład graliśmy w Empiku, który się mieści przy Rondzie de Gaulle'a. Tam jest taki Empik. Tam chyba na dole jest teraz sklep z perfumami. To był klub książki i prasy i tam graliśmy koncert. Maryla miała wtedy Jadą wozy kolorowe, Wielki przebój. Myśmy grali w różnych niedużych miejscach, więc to tak się odbywało. Ale mówię o tym dlatego, że zaletą tamtych czasów niewątpliwą było to, że ludzie się musieli spotykać w realu, analogowo. Mhm. Nie istniał internet. Mogłeś obwąchać każdego z bliska, zobaczyć, jak wygląda, co mówi, czy ma tik, czy pije, czy jakie ma ręce, którymi gra, wiesz. Wszystko mogłeś dotknąć tych ludzi. Jak się dowiadywałeś, że jest jakiś zespół, to szedłeś tam, gdzie on bywał. Nie wiem, szli ludzie do remontu, bo tam Kazik siedział z Kultem, wiesz, albo Tomek Lipiński i Brylewski, a potem siedzieli w Hybrydach. A w Medyku Klan grał i właśnie grupy, no takie jak to studio piosenki, do którego mnie Bogdan Olewicz zaciągnął jako 16-17-latka, według niego utalentowanego, Bogdanowi wielkie dzięki. I tam graliśmy muzykę, która była mieszanką Jethro Tull, Procol Harum, Hendrixa i Kingsów. No. Mhm. I to była moja właściwa. I grałem z nimi premierowy, jeden z ostatnich niestety zarazem koncertów, bo nasze oratorium no, miało kłopoty z cenzurą. Śpiewał Andrzej Kozioł, który potem był jeden z głównych wokalistów Vox zespołu. To są takie osoby. I ja pamiętam, że wtedy ja grałem właśnie w tym oratorium Wyprawa do Atlantydy. Cały tłum był, bo to była głośna wtedy w Warszawie sprawa. Ja grałem na flecie. Na jednym z festiwali dostałem od Zbyszka Namysłowskiego nagrodę za grę na flecie jako utalentowany instrumentalista. I grałem solo na gitarze elektrycznej, której zresztą nie miałem, tylko pożyczali mi wszyscy ludzie, i których znałem. Bo się nauczyłem grać na pożyczonych gitarach. To taka ciekawostka. Własną gitarę, to jest moja pierwsza własna gitara, z którą miałem 25 lat dopiero, jak wszedłem w jej posiadanie. To mówię wszystkim gnojkom, które mówią, że nie mam dobrej gitary, to ja, prawda, nie mogę nic zrobić w życiu. Rodzice są przeciwko mnie. Byli przeciwko mnie, a jednak dałem radę jakoś. Otóż w pierwszym rzędzie siedział facet i trzymał mikrofon i nagrywał mnie. Ja miałem z tyłu regenta już 62. No to. I on nagrywał mnie. Po czym podszedł do mnie po koncercie. Dostaliśmy owację, bo to było bardzo efektowne oratorium. Mówię to naprawdę szczerze. I on do mnie podszedł, mówi, dzień dobry, nazywam się Robert Kucharski, jestem mężem Katarzyny Gertner, odezwę się. A Katarzyna Gertner była boginią w Polsce. Kompozytorka. I kilka dni później, ponieważ ja nie miałem telefonu, w Medyku pojawił się mój przyjaciel z czasów hipisowskich, Marek Gasztecki, dzisiaj ambasador, no nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, bo on był ambasadorem z ramienia PiS w Angolii, w Gambii, gdzieś tam, trzy kraje afrykańskie. Bardzo barwna postać. I on był właśnie takim spajającym hipisów różnych ludzi i on wierzył bardzo w Marylę i mówi, słuchaj, Robert Kucharski chce cię zaprosić na rozmowę do mnie do domu. I ja powiedziałem, dobra, i pojechaliśmy do niego do domu i ten Robert przyjechał i powiedział, że Maryla Rodowicz teraz śpiewa inaczej, nie śpiewa już, my jadą wozy ballad kantrowych i puści mi rzeczywiście tam, jak Harnaś umierał, z tej śpiewogry na szkle malowane, okazało się, że to jest po prostu, że ona się drze. Maryla. I wtedy powiedział, że opowiadałem o tobie Maryli i może byś poszedł na przesłuchanie do nich, powiedział Robert. Czemu nie? Wczoraj grałem na podwórku na ławce. Daleka jest droga do Rio. Wiesz, piosenki, przyleciał do mnie na kraty i tak dalej, a tu nagle. No i znalazłem się w hotelu w Bristolu, który był wtedy
Zdaje się, że dzisiaj też jest najbardziej ekskluzywnym warszawskim hotelem, ale bo tam chyba Beyoncé i wszyscy mieszkają, ale wtedy to był rzeczywiście unikatowy hotel, chociaż przez nas jako hipisów kawiarnia była okupowana czasami. I ona wynajmowała tam apartament, miała narzeczonego Czecha i miała psa boksera, który się nazywał Bryt. Przeprosili tego psa, żeby zeskoczył z krzesła, żeby miał na czym usiąść. Usiadłem, ja oczywiście bez gitary. I ona mi dała gitarę, czy ja mógłbym coś zagrać. To ja tak trochę niefrasobliwie powiedziałem, dobra, i zagrałem jej Wozy kolorowe. Jej. Potem powiedziała, a to spróbujmy jeszcze coś i jakiś inny utwór mi pokazała. I go jakoś tam też wydłubałem, bo ja wtedy większość czasu spędzałem grając na gitarze akustycznej, którą łatwiej mi było pożyczyć od kogokolwiek. Miałem takiego kolegę ze szkoły, Paweł Dąbrowski, który był basistą Bemibek. Potem widzisz, to są takie zabawy, nie? I on miał dwie gitary akustyczne, mówi, masz jedną, graj na niej długo. I chyba miałem ją z pół roku. Więc na niej trochę tam zmieniłem struny na stalowe, bo ona była klasyczną. Ja zmieniłem na stalowe i próbowałem te podciągania ćwiczyć i inne rzeczy. I stało się tak, że Maryla mówi do mnie, no to jeżeli możesz, to w sobotę gramy koncert, a to była środa. I w hotelu Warszawa, przy Placu Powstańców, mieszka chłopak, nazywa się Kazik Plewiński, jest basistą, którego zaangażowałem właśnie. To pojedź, umów się z nim i będziecie, przygotujcie na sobotę wszystkie piosenki. Ja kurwa zdębiałem, wiesz, bo wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to nie jest ta moja zabawa na ławce, wiesz, że sobie pobzdąkamy, powymyślamy, jakie akordy do Summertime. Pojechałem do tego Kazika. On był starszy ode mnie. Ja miałem wtedy 18 lat. Jeszcze miałem jedną rzecz, że czy ty masz się w co ubrać na scenę? Ja mówię, że nie. Tak jak jestem, to jest wszystko, co mam. Już szkołę rzuciłem, rodzice mi nie dawali kasy, więc to masz tam, nie pamiętam ile, ale chyba 300 zł. To wtedy było dosyć dużo pieniędzy. Idź sobie coś kup. Kupiłem sobie spodnie, dzwony, jakieś buty typu, no, traktory typu Martens, gdzie się byśmy powiedzieli, koronkową koszulę, więc byłem wypicowany na scenę jak należy. I Maryla, co ważne, powiedziała, Tomasz, gitarę. I dała mi taką tanią bardzo, jakąś czeską 12-stronową gitarę. I ja z tą gitarą pojechałem do tego Kazika i zaczęliśmy ćwiczyć te do Chitaway, do Syracuse, te wszystkie piosenki. Myślałem, że po prostu zginę, że to się nie uda, ale tu wyrażę pochwałę niedołudztwa, dobrze? Otóż jak się nie zna nut, to się ma obłędną pamięć. To jest proste jak drut. Beatles grali bez nut. Nigdy ich nie poznali. Musisz zapamiętać wszystko. I ja rzeczywiście pamięć do muzyki mam no taką, że jestem z niej zadowolony, szczęśliwy. I chwytałem te piosenki, graliśmy codziennie po 10 godzin mniej więcej. I pomyliłem się chyba tylko raz podczas tego występu. I tak zostałem gitarzystą Rodowicz przez półtora roku chyba. Z nią jeździłem, więc byłem gitarzystą folkowym. Co było dla mnie o tyle ciekawe, że przede mną u Maryli grał Tomek Myśków, jeden ze wspanialszych gitarzystów tego typu. On powymyślał mnóstwo takich zagrywek, których ja nie widziałem u żadnych gitarzystów ani wcześniej, ani później. Najbliżej by to było chyba Paula Simona z Simon & Garfunkel. Dużo tappingu takiego poręcznego, wzbogacającego akordy, nie do popisów solowych. I on odszedł od niej, potem wyjechał do Ameryki i gdzieś tam zginął. Ale w każdym razie ja, słuchając tych nagrań, musiałem próbować to no, może nie tyle zduplikować, ile zrobić to tak, żeby nie było kompromitacji, bo wszyscy znali jego nagrania, jego wersję. I wtedy się zorientowałem, że jest forma ucieczki, że ja mogę nie umieć zagrać. On miał jedną rzecz, on by w ogóle z Marylą się poznali, studiowali na WF-ie. On był dosyć silnym, dużym facetem z dużą łapą.
a ja takich dużych dłoni nie mam. I zobaczyłem, że jemu łatwiej było grać niektóre rzeczy niż mnie. Jeszcze miał silny zacisk. Jak akord pierdyknął, to naprawdę aż drzewo jęczało. I ja pomyślałem sobie, ja sobie z tym nie poradzę, ale poradzę sobie, jeżeli wymyślę inaczej swoją własną wersję. I zacząłem wymyślać zagrywki, które Maryla uznała za fascynujące. Powiedziała, zajebiście, zajebiście, jest o wiele fajniej. Usłyszałem to pierwszy raz, to pamiętam, że mi po prostu serce biło, że wróciłem po prostu do domu, że ja coś potrafię. Ale a propos powrotu do domu, to ci sprzedam anegdotę, bo to młodzi ludzie cię mogą oglądać. Jak doszedłem już do Maryli i już zagrałem ten koncert i było wiadomo, że zostaję u niej, a miałem, jak mówię, niecałe 18 lat, to pojechałem do swoich rodziców do domu, do mamy. I mówię, przyjechałem ci powiedzieć, że gram z Rodowicz. Ona mówi, co? Ja mówię, gram z Rodowicz. Jak to grasz z Rodowicz? Normalnie Maryla Rodowicz i jej gitarzyści, jestem jednym z tych dwóch. Przecież ty grać nie umiesz, kiedyś ty się nauczyłeś grać? Nigdy mnie nie widziała matka z gitarą. Wszystko było w piwnicach, u kolegów, gdzieś. Jak ich nie było, jak matka poszła do pracy, ojciec, to ja wtedy w domu bzdąkałem. Potajemnie, po prostu. I coś wam powiem. Jedną z najważniejszych rzeczy do osiągnięcia sukcesu, poza oczywiście darami natury, talentem, nie wiem, cierpliwością i tak dalej, jest determinacja. Ja dziś mówię, gdybym dostał wtedy od matki Gibsona, to ja wiem, czy ja bym grał. Czy ja bym się tak zapierał, że ona szła spać, a ja kołdra na głowę i pitoliłem pod kołdrą, żeby nic nie było słychać. Czy ja bym to robił wtedy? Może nie. Tak widzę, bo Tytus jest, mój syn, bardzo utalentowanym gitarzystą, naprawdę. Ale jak mówię, choć razem zagramy, to gramy, ale sam nie sięga po gitarę. On ma inne pasje. Znalazł pasję, tu ma determinację obłędną. Kolekcjonuje nagrania na winylach muzyki filmowej, która jest wielkim specem. I naprawdę ma tam tysiące już płyt. Zna tych wszystkich kompozytorów z wojen gwiezdnych, z westernów. Wszystko wie, co kto na czym gra. I to robi z determinacją. Ma audycję radiową własną. A na gitarze, co wziął gitarę, to bardzo szybko się uczył czegoś, bardzo fajnie gra rytmicznie, po czym, ale nie ma tego głodu, a ja miałem ten głód. Prawdopodobnie taki głód ulicznika, który chciał mieć znaczenie, wiesz, osiągnąć coś, a to jest głód również bokserów amerykańskich, że nigdy nie został mistrzem świata w boksie syn milionera, bo on się nie musiał napierdalać z nikim, nie miał takiego powodu. Natomiast czarnoskóry człowiek z marginesu, z Harlemu, to była dla niego jedyna szansa, żeby mieć znaczenie. Najpierw spuścić łomot temu, paru jeszcze z sąsiedniej ulicy, kogoś poturbować, wylądować w więzieniu, skatować sześciu w więzieniu. I potem nagle ktoś mówi, ty słuchaj, pytał o ciebie trener, bo ty podobno jesteś zdolny, wiesz. I on myśli sobie, może pójdę. Jak to przetrwał, to się nagle okazało, że się nazywał Mike Tyson, czy tam Muhammad Ali, czy Sonny Liston, który był kryminalistą, został mistrzem świata. Bo oni co mieli zostać? Pisarzami? Politykami? Artystami z filharmonii, to co mieli w ręku, to mogli tylko z tego korzystać, a mieli siłę i determinację i waleczność. A ja miałem siłę woli, że chciałem być muzykiem. Wiesz, to też ważne, co mówisz, bo powiedziałeś o tej pamięci, że nut nie znasz, ale masz świetną pamięć. I tak z twojej opowieści też wnioskuję, że co też do młodych może być ważne, że najpierw trzeba się nauczyć słuchać muzyki, żeby potem ewentualnie wiedzieć co albo jak zagrać. I tutaj powiem o pewnej swojej nadzwyczajności może. Niech ludzie nie sądzą, że przeze mnie przemawia pyszałkowatość. To nie o to chodzi. Pewne procesy dzieją się poza mną. W mojej głowie, ale poza moją kontrolą. Ja w którymś momencie zorientowałem się, że słuchając piosenki, słyszę uderzenie w tamburin, który jest na 16 planie. Ktoś to nagrał, Rolling Stonesi czy Pink Floyd, wszystko jedno kto. I wszyscy się skupiają, słuchacze, na melodii, która jest śpiewana i tam w tych solówkach i tak dalej, a ja słyszę coś, co się dzieje głęboko. Potem
okazało się, że to jest cecha, która mi bardzo pomaga analizować muzykę. Kiedy wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, wyjechałem z głodu, nie mając pieniędzy, i dziękowałem wszystkim bogom wszystkich religii na świecie, że mam okazję wyjechać do USA, grać w de facto, na dziś byśmy powiedzieli, podłej dosyć restauracji polonijnej, gdzie ludzie, jak im się coś nie podobało, to z widelca i z bigosu strzelali w zespół, ale też musiałem grać repertuar, który był bardzo różnorodny do tańca w tej restauracji. Myśmy grali piosenki polskie, właśnie między innymi Czerwonych Gitar, jakieś Ładne Oczy, jakieś banalne piosenki polskie. Graliśmy muzykę ludową polską, polki, graliśmy walce, tanga, bostony, wszystkie te, tego typu rzeczy oraz mniej więcej raz na 2-3 tygodnie wstawialiśmy jedną nową piosenkę lub dwie, aktualnie w Ameryce będące hitami. I te utwory mogliśmy na dwa sposoby kopiować. Ze słuchu, bądź też można było kupić w ichniejszych sklepach muzycznych music sheets, czyli nuty z tekstem, że tam były i akordy dorysowane, dopisane. Właśnie dla takich przypadków jak my, czy, a generalnie raczej chodziło o to, że to było dla szkół, bo oni mają program edukacji muzycznej w szkołach niezwykły, którego ubolewam, że go w Polsce nie wprowadzono, choć sugerowałem ludziom ze wszystkich możliwych ekip, no z wyjątkiem jednej, do której się nie odzywałem. W każdym razie chodziło o to, że oni uczą muzyki na podstawie hitów. U nas kiedyś to się śpiewniki nazywało chyba, nie? Możliwe, tylko że wiesz, to jest trochę tak, że w tej chwili to oni by uczyli prawdopodobnie na kanwie piosenki Taylor Swift. W tej, która jest w tej chwili gdzieś tam na liście. Bo młody człowiek chce być jak Taylor Swift. No to dawaj. Ja pamiętam, że jak powiedziałem o tym ministrowi kultury polskiemu, że gdybym ja był za to odpowiedzialny w czasach, kiedy rozmawiamy, to bym kazał dzieciakom, zadałbym pytanie, czy chcecie się nauczyć piosenki zespołu Ich Troje, bo wszystko to, bo ciebie kocham. Wszystkie dzieci to śpiewały. I tak, to dawaj. Co mnie to obchodzi, że to jest Ich Troje, że wy tego nie lubicie, czy gardzicie, tym wszystko jedno. Ludzie chcieli to śpiewać. Dziś być może powinna być to piosenka Chrzana. Wiesz, wszystko jedno. I wtedy mówisz tym dzieciom, to teraz w nagrodę nauczymy się tej piosenki, którą sobie podśpiewujecie na przerwach. Zobaczycie, co tam jest. I do tego służyły te nutki, które mówiłem, ale myśmy musieli się wtedy nauczyć, bo byliśmy zespołem, który grał de facto w kwartecie. Ja grałem na gitarze basowej i solowej, pianista, saksofonista i perkusista. I musieliśmy uzupełnić to, czego nie byliśmy w stanie wykonać sami, czy jakimiś tam rzeczami, które się dzieją, że ten utwór nie ma orkiestrę, jakieś inne historie. Graliśmy utwory na zespołu Chicago i You Leave Me Now, tam jest cała partia orkiestrowa. To ja pamiętam, że grałem tym emulatorem na gitarze, żeby tam długie nuty brzmiały. Ale to wymagało założenia słuchawek i wejścia w ten utwór już głębiej. I to są te dwa rodzaje słuchania. Jeden rodzaj to jest taki jak każdy. Czyli słyszę piosenkę i ona mi się podoba lub nie. Nie zastanawiam się nad tym, co w niej takiego jest. Czasem oczywiście drgnie mi jakaś tam żyłka, że o kurde, jaki akord zagrali, albo coś tam zmienili, wiesz, fajnego. Ale potem, jak już grałem z Perfektem w knajpie, to musieliśmy grać na przykład Do You Remember? Czyli September zespołu Earth and Fire. Tam partia gitary jest kurwa taka, rytmicznej gitary, tam nie ma żadnych popisów. Wtedy też na Earth and Fire nauczyłem się jednej rzeczy, że aranżacja to nie jest demonstracja siły aranżera, tylko jest to układanie puzzla, w którym każdy element jest drogocenny i ja z tego wyciągnąłem swój własny przepis na muzykę. Jeżeli pozwolisz, to go w tej chwili zdradzę, bo potem zapomnę o nim. Kiedy rozmawiałem już z chłopakami na temat utworów typu Ale w koło jest wesoło, czy Obracam w palca złoty pieniądz i tak dalej, mówiłem, musisz wymyśleć taki bas, że jak wszyscy przestaną grać,
ale bas zostanie, to na tym basie da się cały utwór wykonać. Ale nie toniki same tam, wiesz, po akordach. Nie. To ma być twoja odrębna kompozycja. I właściwie każdy z nas grał coś, co samo w sobie stanowiło bardzo ciekawą rzecz. Można ją było wyjąć i zrobić zupełnie inny utwór. I to nazywałem mozaikowym graniem, czyli to było bezcenne zagranie. To jest bas z obracam w palcach złotym pieniądz. To grał bas. A w tym czasie gitara nic nie gra, tylko tylko tyle. Jak on, a ćwiczyliśmy również na próbach, to jest druga porada dla małoletnich zespołów. Chociaż dzisiaj pewnie nie ma problemu ze sprzętem, tak jak byśmy mieli. Myśmy mieli po jednej gitarze. Jak pękła struna, to miałeś 10 minut przerwy, żeby ją wydłubać, jeszcze jak ja mam skomplikowany mostek, włożyć następną strunę, nastroić, to wszystko trwało. To na ten czas robiliśmy, ćwiczyliśmy, dobra, gramy utwór, ale jeden przestaje grać. Co robi wtedy reszta? Musi umieć pociągnąć ten utwór bez na przykład perkusji. I wiesz, nagle się okazuje, że ja przestaję grać to, co gram, tylko zaczynam trzepać rytm, żeby był, żeby było słychać puls perkusyjny. I opracowane mieliśmy wszystkie utwory od strony awarii. Że nagle bas przestaje grać, to my nie wpadamy w panikę. Zresztą były kary finansowe, jak ktoś się pomylił i wszyscy na niego spojrzeli. To ci, co spojrzeli, kary finansowe. No tak, bo kiedy widz wie, że się zespół pierdolnął, kiedy wszyscy nagle patrzą na tego gitarzystę, czy na wszystko jedno. Co zresztą, patrzy, nauki się bierze zewsząd. Miles Davis. Nie wiem, czy wielki Budda jest ważniejszym Bogiem niż on. W każdym razie grał w Warszawie i grał z nim Joe Scofield na gitarze, uważany za jednego z największych gitarzystów świata jazzu. I grał teraz Daryl Jones, albo któryś z tych gitarzystów basowych. Daryl Jones to gra u Stonesów, z tego co wiem, czyli to chyba on. Al Foster, perkusista, genialny. I to jest ten moment takiego... I Chris Evans na saksofonie, to jest moment, kiedy Davis zaczął grać Hendrixem w jakiś takie ciężkie bity. I sam Davis w ogóle bardzo dziwnie się zachowywał, bo przez długie minuty w utworze nie grał, tylko chodził z trąbką. Pochylony chodził z trąbką, nagle zatrzymywał się, podchodził, miał syntezator Profeta, wówczas to była awangarda, i znienacka. Puch, akord jakiś walnął na tym, zatrąbił i znowu nic nie grał. I cały czas ta muzyka była właśnie fundamentem, że on wybryk jakiś wykona, a on czasem i cisza znowu. Potem spojrzał na Ala Fostera, pokazał mu i ten mocniej zaczął grać. Ściszył go. Właściwie chodził i zarządzał. Mhm. Jak to mówił generał Petelicki, zarządzał kryzysem. I nagle w którymś momencie basista się pierdolnął. I Miles Davis spojrzał w stronę zespołu i John Scofield zrobił i pokazał na basistę. I uwaga, rozmawiałem ze Scofieldem o tym, bo potem mnie poproszono, żebym zrobił z nim wywiad do pisma Jazz Forum. Już mówili, że zrobili z nim tyle rozmów, że chcą, żeby ktoś inny z nim porozmawiał. Swoją drogą też mi opowiadał ciekawe bardzo rzeczy, że uczył się na, zakochał się w muzyce gitarowej, słuchając The Shadows, mhm, i Ventures. A potem słuchał chyba właśnie Kingsów. To jest dopiero też awangardowy gitarzysta jazzowy, coś takiego. I w którymś momencie go zapytałem o Van Halena. Powiedział, że to jest bardzo dobry gitarzysta, ale mam jakiś tam kwas miał. Ja mówię, na czym ten kwas polega? I on wtedy wyrzucił z siebie, bo my kurwa zapierdalamy te skale, ćwiczymy wszystkie te rzeczy, a potem taki chuj wychodzi, kurwa ma 40 tysięcy widzów na stadionie. I wtedy zadałem mu pytanie, ty słuchaj, ty zadenuncjowałeś basistę, kurwa, na koncercie. I on wtedy powiedział, bo Miles Davis to był kawał sukinsyna, wiesz. On po prostu po pomyłce potrafił zniszczyć człowieka, nie odzywać się do niego tygodniami, wiesz, wyrzucić z zespołu i tak dalej. On był
rasistą, no, rzucał bardzo poważne oskarżenia pod adresem Davisa, więc to była dla mnie odruchowa sytuacja człowieka w konwulsjach ze strachu. No, tak to wygląda. Ale słucham tego o ćwiczeniach. Aha, i już, i koniec, i musiałem się uczyć. Ale skąd ten pomysł w ogóle się wziął, żeby panować nad utworem, jak jednego wyłączacie z gry? A, to wiesz... To jest bardzo dojrzałe myślenie młodych ludzi, którzy... Nie młodzi. Myśmy już mieli 30 lat. No to młodzi, 29. No. No tak, ale ja już byłem po 6-letniej praktyce w restauracjach. Grałem. Ale to takie granie w restauracjach właśnie nauczyło cię tego, żeby tak na takie, ja takie powiem, drobiazgi wracać, chociaż to nie są drobiazgi. Ja ci tak powiem, naprawdę. Czego mnie nauczyło. Nie wiem, czy dzisiaj się to też tak dzieje, czy nie, na koncertach innych ludzi. Ale ja miałem w tym zespole pierwszym, który wyjechał do tej podłej knajpy, bo później to już graliśmy jak z Basią Ceselowską, z Wojtkiem Morawskim i ze Dziśkiem Zawadzkim, to już naprawdę tam mieliśmy coś do powiedzenia, bo już graliśmy, powiedzmy, najsłabsze utwory, to były dyskoteki Bee Gees. Mhm. Takie najsłabsze to jest złe słowo, ale w każdym razie najmniej wymagające w jakimś sensie. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy zespół, gdzie trzeba było grać te tanga, polki, te inne rzeczy, to w tym zespole był bardzo fajny pianista ze Śląska, taki uczeń Józka Skrzeka, więc był bardzo ambitny, z zespołu Hokus, Jacek Berental. On mieszka w Kanadzie. Z zespołu jazzowego Włodek, nie pamiętam już jaką miał na imię, w każdym razie ze Sławkiem Piwowarem grał, czyli jazzowym zespołem grał saksofonista. To byli wyedukowani muzycy. Natomiast perkusista był klezmerem od urodzenia, to znaczy nie grał nigdy inaczej jak w restauracjach, szemrane różne tam właśnie takie, wiesz, pościelówy i tak dalej. I właściwie on się z punktu widzenia muzycznego można było powiedzieć, że kwalifikuje się do odstrzału, że nie wnosił nic, ale jednocześnie był dosyć wszechstronny, grał różne typy muzyki, jakąś tam muzykę latynoską czy inną, w jakiś tam niekompromitujący sposób, ale miał jedną zaletę. Był znakomitym bandliderem. A to jest w ogóle tajemnicza funkcja. Myśmy stali na scenie, ja, tu siedział Jacek, tam grał saksofonista, on siedział z tyłu na podwyższeniu i patrzył na parkiet. I jak patrzył na parkiecie, co się dzieje, to zapowiadał nam, w trakcie jednego utworu zapowiadał nam już drugi. Dlaczego? Bo kiedy ludzie tańczą na parkiecie, załóżmy, że są przytuleni i zespół przestaje grać i zespół zaczyna się naradzać przez minutę, co teraz gramy, to ci ludzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Mhm. Kurwa, stoisz na tym parkiecie i nie wiesz. Ani nie porozmawiasz, bo to jest jednak parkiet, nie powygłupiasz się, ani nie przytulisz, bo nie masz powodu, bo nie ma muzyki. To co? I stoisz jak ten kutas, kurwa, na deseczkach, a zespół się naradza. Więc on uznał, że nie może być przerw między utworami w takich sytuacjach. Nie dasz im spokoju. I doszło do tego, że on był jedynym, który wydawał rozkazy. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Za każdym razem, chyba że nie było nikogo, jak było pusto, to mówi, co chłopaki chcecie zagrać? No, żebyśmy się pobawili. Mhm. I pamiętam, że były takie, no mieliśmy kilka utworów z czadem zagranych, w większym. I wtedy on kompletował taką petardę typu 5-6 utworów, jeden po drugim. I właśnie jak się zbliżał koniec jednego, to już nam rzucał tytuł kolejnego i wiedzieliśmy, że gramy być może nawet jeszcze mocniejszy utwór. Także ludzie, którzy byli w amoku dyskoteki, w transie skakania, dostawali łomot przez 45 minut muzyki, po której zjajani z jęzorami szli do stołów. O to chodziło, żeby zamawiali drinki w tym momencie. Jemu o to chodziło, żeby właściciel knajpy zauważył, że obroty są wyższe w barze. Ale kluczem do tego było porwanie ludzi do zabawy. Tych, co siedzieli przy stolikach, romansowali. Wyrwać ich od stołu, niech tańczą. To wtedy jest zespół potrzebny. Zespół nie jest potrzebny, kiedy ludzie stoją i go podziwiają, kurwa, wiesz, bo to nie daje zysku knajpie. I pamiętam, że właściciel knajpy w którymś momencie chciał nas jakoś tam, nie wiem, postawić do pionu z jakiegoś powodu, nie pamiętam jakiego, i powiedział, że mamy grać 50 minut na godzinę, czyli 10 minut przerwy. I wtedy myśmy zaczęli tak grać i okazało się, że zarobki spadły. Aha. Bo przerwa 10 minut była za krótka, żeby obsłużyć 300 ludzi przy stolikach.
Po prostu. I wtedy nasz bandleader powiedział, słuchaj, Andrew, zrobimy tak, że będziemy grali 40 minut i 20 minut przerwy. Nie bój się, nie stracisz na nas. Zobaczysz, co się stanie. I zaczął to dyktando. I tak się stało, jak on powiedział, ten nasz bandleader. Otóż w perfekcie wszystkie utwory zaczynały się, końcowy akord jednego był pierwszym akordem następnego. Nie było przerw między utworami. Nikt tego nie robił. A zaczynaliśmy właśnie chytrze dosyć. Na przykład, no nie wiem, w ogóle to zaczynaliśmy, Oczy Czarne graliśmy na gitarze w wersji właśnie Ventures czy Shadowsów. Potem zaczęliśmy grać Wyspę Drzewo Zamek, która jest de facto, owszem, szybką i bardzo skomplikowaną dla tłumu rytmicznie, ale balladą. I w tym samym tempie zaczynaliśmy grać potem piosenkę Po Co, która już ma solo na gitarze i już są riffy, ale też przez 3/4 utworu nie gra bas. Mhm. Więc jest ta przestrzeń taka, to frunie cały czas, żre, wszyscy widzą, że to żre, ale czegoś brakuje i nagle na ostatnią zwrotkę bu, bu, z basem wchodzi, to kurwa wszyscy się wywracają i jak się ten utwór kończy, to ostatnie było du, 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 iść precz i kurwa po nich. I wtedy dopiero mówiłem dobry wieczór ludziom na początku koncertu, jak już byli po prostu zmasakrowani. Czasami, jak miałem zły nastrój, to graliśmy jako pierwszy utwór Nie płaczewka, żeby mieć z głowy, bo to potem cały czas czekają na to. Ale świadomość tego wszystkiego dała mi restauracja, czyli obcowanie z reakcjami ludzi, z ich emocjami. Bo możesz gadać do ludzi ciekawe rzeczy, ale to nie generuje uwielbienia dla muzyki. Może szacunek dla ciebie, ale ty musisz zagrać i oni muszą chcieć to śpiewać z tobą, bawić się. I to było dla mnie, to była dla mnie nauka. Ja zawsze gardziłem restauracją, kiedy myślałem o tym, że jadę do knajpy, to szczerze mówiąc byłem zdruzgotany, bo to oznaczało w świecie nas, muzyków rockowych Warszawy, zespołu pięciu i innych, i breakoutów, moi koledzy grali już wtedy w breakoutach w tych wszystkich kapelach, to oznaczało degradację, mhm. To oznaczało wyrzucenie na margines, to oznaczało, że jesteś nikim, szmelcem, knajpa, koniec. I nagle się okazało, że to tak nie jest, że ja wracam, jak wysiadłem z Batorego, to miałem, nie wiem, czy by się, no zmieściłby się cały bagaż, ale powiedzmy pół tego studia, to były moje bagaże. Jak wyszedłem sam przez bramkę, siedzieli ludzie, moi koledzy, przyjechało ich 10 mnie przywitać, bo wracał z Ameryki kolega, to byli zdziwieni, bo wyszedłem z neseserem w ręku. I owszem, ładnie ubrany, ale nic nie miałem. I nagle się otworzyły zupełnie inne drzwi, takie jak kurwa do hangara. I stamtąd wyjechał elektryczny wóz i ciągnął po prostu 3 przyczepy, marszale i inne rzeczy, gitary. To mi dało możliwość, że właśnie wszedłem w posiadanie gitary, wzmacniacza, kupiłem mieszkanie, wiesz, a takie rzeczy bytowe załatwiłem. I wtedy nagle wszyscy dowiedzieli się, co będziesz robił. Ja mówię, gramy. No ale właśnie mnie 2+1 wtedy przygarnęło. Co było dla mnie ważne, bo ja byłem chory. Przy okazji wróciłem z poważną nerwicą, z zawalią serca i byłem bardzo wdzięczny Januszowi Krukowi, że postanowił zaangażować kogoś takiego jak ja i przez jakiś rok z hakiem grałem z nim, a potem mi pozwolił dalej już grać z nimi i kontynuować działalność z Perfektem i się to jakoś tam rozjechało, ale z wielką jego życzliwością. W każdym razie knajpa uzmysłowiła wszystkim ludziom, że to jest sposób zarobkowania. W świecie jazzu to była bardzo oczywista sprawa. Wszyscy najwięksi muzycy grali w restauracjach. Wojtek Karolak, Ptaszek Wróblewski, wszyscy naprawdę jazzmeni najwięksi grali w restauracjach. Tam zarabiali na uprawianie fanaberii jazzowej w Polsce. A jak bardzo się podglądaliście z zespołami w latach 80. Oddział Zamknięty, Republika, wspomniałeś Manam. Podpatrywaliście siebie nawzajem na pewno i też próbowaliście coś przeciągnąć jeden od drugiego? Raczej chyba nie. Bo jednak mimo wszystko to było z zakładkami. Manam był naszym naturalnym konkurentem, coś jak Beatles i Rolling Stones, bo w tym samym czasie te zespoły, oni wprawdzie jako pierwsi zaczęli grać, ale nasz sukces był potężniejszy na starcie. Tak i powiedziałbym, że wiesz, lista przebojów Trójki powstała w 82 roku w stanie wojennym, ale chodziło o to, że wcześniej Marek Niedźwiecki, on z Łodzi pochodził i on w programie pierwszym Polskiego Radia prowadził studio Gama,
audycję godzinną, która, albo dwugodzinną, to już nie pamiętam, która składała się z dwóch list. Dziesiątki największych przebojów amerykańskich, zachodnich, aha, i dziesiątki polskich. No to co ci będę mówił? Myśmy jesienią 81 roku mieli w pierwszej dziesiątce 8 utworów jako perfekt. Chcemy być sobą, te wszystkie niepłaczewki i tak dalej. Więc my byliśmy hegemonem, ale i owszem, może czasem nawet padały jakieś pyszałkowate tam wypowiedzi, ale prawda jest taka, że ja nie wiem jak moi koledzy, bo myśmy na ten temat nigdy nie rozmawiali, na temat konkurencji. Coś na ten temat też mam do powiedzenia z gatunku mądrości, wiesz. Kiedyś przeczytałem książkę, która była bardzo inspirująca, którą dałem też i Wojtkowi Waglewskiemu, jak już graliśmy w Kwartecie Morawskim Waglewskim. Wojtek też się nią zachwycił i ostatnio byliśmy gdzieś razem z Wojtkiem, graliśmy. To przypomniał mi ten fakt przy ludziach podczas takiego zdarzenia, gdzie siedziało 300 osób i słuchało naszej rozmowy na temat tego, jak płyta I Ching powstała i tak dalej. I on powiedział, Hołdys mi dał taką książkę, która powiedziała, że jeżeli zakładasz swój własny zespół i zaczynasz się interesować, co zrobił inny zespół, to swój rozwiąż. No tak. Bo to znaczy, że ten drugi zespół, i to jeszcze tam było napisane doraźnie, zespół z drugiej strony ulicy. Bo to było fajnie opisane, oni posługiwali się w tej książce takimi przykładami, że gra kapela i nagle jeden mówi, widziałeś, tamci kurwa z drugiej strony mają własne koszulki kurwa z logo i tak dalej. I w tym momencie kończyła się opowieść i mówię, jak coś takiego cię spotka, to kurwa kończ ze swoim zespołem. Bo tobie chodzi o to, żeby pokonać zespół z drugiej strony ulicy, a powinno ci chodzić o to, żeby strącić Pink Floyda kurwa z piedestału. Mierz tam, a nie tu. Nie ogląda się na chłopaków, kolegów z tej samej sceny. Po prostu słuchaj i bierz, jeżeli już, inspiruj się najpotężniejszymi, największymi. Nawet jak weźmiesz z tych nauk od największych 5%, to jest to ważne 5%. A jak będziesz mówił, a tamten pijany, to cię to uspokoi. A jak, że zrobi koszulki, to zrobisz koszulki i uznasz, że już jest wszystko w porządku. Nie. Masz grać, zajebiście. Więc ta rywalizacja dotyczyła wyłącznie chyba listy przebojów i były pewne, ponieważ ja byłem jedynym reprezentantem Perfektu, czyli jedynym, który regularnie udzielał wywiadów, wytworzyła się taka aura, że Hołdys to Perfekt to Hołdys, tak? Nie proszono moich kolegów, żeby udzielali wywiadów, oczywiście udzielali, jak byliśmy gdzieś na koncercie, przychodzili dziennikarze, to z każdym rozmawiali, ale taka była natura rzeczy, że jest jakiś wódz plemienia i z nim się rozmawia. To ja z tymi muzykami z innych kapel często rozmawiałem. Oni mnie znali często z innych zupełnie sytuacji. Pamiętam też przypadek, powiedzmy, Republiki. Tak mi po głowie chodzą różne zdarzenia. Z Republiką było tak, że myśmy nagrywali z Wojtkiem Przybylskim coś, no autobiografię zdaje się, w każdym razie płytę Uno, kiedy Wojtek Przybylski przyjechał, wspaniały realizator, też niestety nowotwór go zabił, i przyjechał, mówi takim zgryźliwym tonem, on taki miał sposób mówienia taki trochę, weź posłuchaj sobie, będą ci deptać po piętach, i rzucił taśmę. Kombinat, ta rada Republiki. Ja wiedziałem, znaczy nie wiedziałem, że nie pomyślałem przez sekundę, że to może być jakakolwiek konkurencja, ponieważ to była tak odległa muzyka, to zupełnie inny świat, ale nie ukrywałem tego, że ja pierdzielę. To jest niezwykle ożywcze. I potem Wojtek mówi, oni będą rządzić. Będą rządzić. Ja mówię, to świetnie. Dowiedziałem się, że na Torwarze był jakiś przegląd zespołów, no gitariada, jakiś tam spęd, i że grać będzie Republika między innymi. I zobaczyłem ich wtedy na żywo. Bardzo ciekawy eksperyment, bo specjalnie wytaszczono na rock'n'rollową scenę pianino zdezelowane, bo tam nikt się nie chciał zgodzić, żeby tym pianinem poruszać się, gdzieś tam podnosić, spadało. I on grał na tym pianinie na stojąco, które trzeba było rozbroić, zdjąć wszystkie płyty, żeby to było słychać, co nagłośnić. I zobaczyłem, że rzeczywiście
oni mają wielki temperament, ale widownia nie do końca wiedziała, kto to jest, bo przed nimi grał oddział zamknięty, tak? I to oddział właśnie wykonał demolkę. I myśmy mieli takie spotkanie, że ja dowiedziałem się, że menadżerem Republiki jest Andrzej Ludew. Plastyk, który był prywatnie chyba hodowcą norek, Nutri, czegoś takiego. I pojechaliśmy któregoś dnia na koncert Republiki gdzieś do jakiegoś Pcimia. Okazało się, że już Republiką byli zafascynowani dziennikarze Trójki, bo tam się zaczęły jakieś właśnie na listach przebojów grasowania. I ja chętnie pojechałem. Pamiętam, że siedziałem z Moniką Olejnik, z kimś tam. Było chyba z 5-6 osób z Trójki. I Republika zaczęła grać. Po raz pierwszy wtedy zobaczyłem te ich biało-czarne krawaty, flaga jakaś. I zobaczyłem, że to jest pojęciowo zupełnie inny obiekt niż my. I pomyślałem sobie, no rzeczywiście to jest dobry zespół, bardzo dobry. Potem jechaliśmy do Poznania grać na wielkim jakimś spędzie, w którym Republika też grała. I pamiętam, że nasz menadżer nieżyjący, wszyscy nie żyją, kurwa, nieżyjący już ponton, Krzysiek Konarzewski, zaordynował, że Perfekt musi mieć w restauracji zarezerwowany stół do kolacji czy do czegoś. I rzeczywiście stanęła jakaś taka kartka z napisem Perfekt. I jak przyjechaliśmy po koncercie, to zobaczyłem, że 4 stoły dalej stoi stół z napisem Republika. I wtedy zaczęliśmy gadać więcej ze sobą. Potem był moment, kiedy Grzegorz poszedł do wojska. Mówię o Ciechowskim. I ja przyjechałem do Łodzi na jakiś koncert, a jego wypuścili z jednostki. On miał tam po prostu raj na ziemi w tej jednostce wojskowej. Oni go wypuszczali, kiedy tylko chciał. Ale niestety przyjechał w mundurze normalnie wojskowym. Bo w Łodzi to w Teatrze Wielkim była Republika Rzecz Publiczna wtedy. Tak, ale oni chyba nie grali jako zespół. On przyjechał chyba, o ile pamiętam, prywatnie. Pamiętam, żeśmy gadali. Wtedy pytał mnie o mój kolczyk z literą H. To pamiętam, żeśmy dosyć długo gadali. Potem jeszcze drugą rzecz, miałem z nim przygodę, bardzo miłą, że siedzieliśmy w hotelu europejskim, się spotkaliśmy i zaczęliśmy tam popijać w barku hotelu europejskiego. I wpadł wiceminister kultury, brat aktora Romana Wilhelmiego, który był strasznie uważaną za parszywą postać kultury, blokował film Człowiek z marmuru i tak dalej. No był cenzorem. I on wpadł taki rozwiany w ogóle gwiazdor jakiś i tak dalej. I pyta mnie Ciechowski, kto to jest? Ja mówię, pies Pawłowa, kurwa. I on, ja pierdolę pies Pawłowa. Ja mówię, no tak, wiceminister kultury. I Grzesiek mój zapamiętał i wiem, że piosenka Psy Pawłowa chwilę później powstała. I później już były incydenty innego rodzaju, znaczy też moim zdaniem dla mnie z nim miłe. Jan Sławek Zieliński zdjął piosenkę Republiki z anteny Trójki. Chyba chodziło o utwór Moja krew. I ja spotkaliśmy się w tej Trójce z jakiegoś powodu, była jakaś jubileusz Trójki i ja zobaczyłem tego Zielińskiego i przy chłopaka z Republiki powiedziałem, ty chuju, tam coś. No powiedziałem w każdym razie groźniej. Jak możesz muzykę tępić, niszczyć i tak dalej. I to było, i to się skłaniało wręcz do rękoczynów z mojej strony, bo ja byłem wtedy bardzo wkurzony na to. Już mi na niczym nie zależało, bo ja już nie grałem w Perfekcie ani z tych rzeczy. I wiem, że zarówno Zbyszek Krzywański całkiem relatywnie niedawno, ze 2 lata temu, mi przypomniał, że wdzięczni by byli bardzo i Grzesiek był bardzo w niebo wzięty, bo dopiero zobaczył, jak on, Grzesiek mi powiedział tak, dopiero zobaczyłem, na czym twój fenomen polega, że ty się nic nie opierdalasz w ogóle. No, to były tego typu rzeczy. Ale najfajniejsza przygoda, graliśmy na Wybrzeżu trasę koncertową, to był październik roku 82,
autobiografia była na liście przebojów. Była już kilka tygodni na pierwszym miejscu i dobijała się do pierwszego miejsca Republika z utworem Śmierć w bikini i druga chyba Republika była jako trzeci utwór Sexy Doll, coś w tym stylu. I przez dwa tygodnie sytuacja była taka, że my byliśmy na pierwszym miejscu, a oni na drugim i trzecim. I to bardzo dla nas pogodna rzecz. Po czym nagle to się tak działo, że tego dnia wracaliśmy, lista była w sobotę wieczorem i słuchaliśmy po autokarze, wracając do hotelu. Słuchamy listy przebojów i Marek Niedźwiecki, zostały trzy utwory, czyli znowu wiemy już, Republika do tego momentu się nie pojawiła, my nie, więc jeszcze ocaleliśmy, ale na miejscu trzecim, tym razem autobiografia i spadliśmy na trzecie i dwa pierwsze miejsca były Republiki. No, kiedyś się raj musi skończyć. Mija tydzień i właśnie jesteśmy z powrotem, jedziemy do hotelu i tuż jak dojeżdżamy do hotelu, mamy, nie wiem, 500 metrów do hotelu, wyjaśnia się sprawa, że oni są znowu na trzecim, na drugim i my z powrotem, fani się pewnie rzucili jacyś i przegłosowali nas na pierwsze miejsce. I my podjeżdżamy pod hotel, a przed nami stoi inny autokar i my wsiadamy i Republika wysiada. I oni mówią, a skurwiele, i okazuje się, że też tego słuchali. Czyli te emocje były, ale one były na tyle konstruktywne, że natychmiast weszliśmy do hotelu i zamówiliśmy salę zamkniętą i puściliśmy bankiet triumfalny obu kapel, taki miłosny, braterski. I ja z Grześkiem Ciechowskim bardzo, że tak powiem, byłem w dobrych stosunkach, jeśli chodzi o to. To samo było z oddziałem zamkniętym, choć tutaj mieliśmy zgryz, bo kiedy rozstałem się ze Zdziszkiem Zawadzkim, z Ryśkiem, Rysiek postanowił odejść, Zdzisiek musiał odejść i szukałem basisty no i gitarzysty, to między innymi padło na oddział zamknięty, że może weźmiemy Pawła Mścisławskiego z oddziału, a on powiedział, że on się zastanowi, ale niechętnie, po czym okazało się, że postanowił grać w Lady Punk. Ale jednocześnie z Krzyśkiem Jaryczewskim miałem bardzo taki osobisty przelot mocny, bo dzisiaj Krzysztof o tym mówi, więc chyba nie popełnię faux pas. Krzysztof miał wielki problem alkoholowy i zdrowotny. A ja byłem redaktorem naczelnym pisma Nonstop i wtedy pamiętam, że odbyłem z nim rozmowę i postanowiliśmy mu pomóc i zorganizować zrzutkę i hajs. I chłopcy z TSA i inni się zrzucili, żeby mu dać pieniądze na operację. Zresztą znowu w Łodzi, która miała mu przywrócić struny głosowe. Niestety on ten hajs wziął, wysiadł na Warszawie Zachodniej i udał się w tango, bo tego było dosyć dużo pieniędzy. Ale po latach na szczęście rozstał się z nałogiem, jest w pełni formy. To jest jedna z ważniejszych postaci, bo on ma nieokiełznany umysł. Nie wiem, jak jest teraz, nowych utworów nie słyszałem, ale te stare utwory były utworami, które ja traktowałem bardzo serio. On posunął się dalej niż inni w tym czasie, mianowicie zaczął śpiewać Grypsero w pewnym sensie, żargonem, może nie do końca Grypsero, ale żargonem, wiesz, 1500, 1900, Gandzia i tak dalej. I przemycał już nowe słownictwo, na które myśmy się nie zdążyli załapać, bo się rozpadliśmy, bo Perfekt istniał de facto 2-3 lata w tym składzie. Także nie było wojen między nami, nie było. Ja zresztą myślę, że tak do dziś przyjaźnie się z Józkiem, z Krzekiem, bo byłem takim gówniarzem, fanem zespołu SBB. Jeździłem za nimi na koncerty. Uważałem i do dziś uważam, że był to jeden z najlepszych zespołów świata. Nigdy nie zagrali dwa razy takiego samego koncertu, co jest zjawiskiem. Większość koncertów zaczynali intuicyjnie, to znaczy żaden z nich nie wiedział, co będą grali. Józek po prostu nagle naciskał klawisz, mógł. I to drugi zaczynał coś grać, to bębny. I to tak się rodziło znikąd, dopiero potem się z tego wykształcał utwór. To Grzesiek Grzyb nazywał to, że to jest open, muzyka otwarta, prawda? Nie wiemy, zobaczymy, co z tego wyniknie.
No byli na poziomie, tak, Weather Report, rzeczywiście, to było coś niesłychanego. A poznałem ich znowu, jak byli też Nikosiami, czyli mówiąc krótko, Apostolis jeździł autobusem do szkoły i w autobusie miał 14 lat i ćwiczył na gitarze. Ludzie uważali za wariata. Tobie taka muzyka otwarta też była bliska, czy wolałeś mieć wszystko bardziej zaprogramowane? Ja jestem podatny na wszystko. W swojej muzyce także sięgałem po elementy, powiedziałbym, nie mieszczące się, może, bo to trudno nazwać. Ty powiedziałeś jedną rzecz, która sama mi wróciła w poprzednim odcinku. Aranżacja, użyłeś tego słowa, a ja nie używam słowa aranżacja. Ja używam słowa organizacja muzyki. Dlatego, że aranżacja to jest według mnie zamysł, który zostaje wprowadzony w czyn, czyli ta ściana na niebiesko, ta na zielono, tu powiesimy tam obraz, tu aranżujemy, układamy całą rzecz. Nie, to mi się nie podoba. To... Tymczasem organizacja polega na tym, że wymuszasz na partnerach albo sam sugerujesz, zrób to, zrób tamto. Na przykład moje ulubione hasło, wyleć z tonacji. I to już jest, to nie jest aranżacja, ale mówisz człowiekowi, żeby... Grasz utwór w D, niech on zagra w dis. Niech to będzie zgrzyt. Dlaczego? Bo za ładnie gramy przez 4 minuty. Niech się zdarzy coś, co potem się zdarzyło. W autobiografii jest ten cwansyk, ale on przypadkiem wynikł. Ja miałem gitarę zresztą, tą, na której grając solówki w autobiografii, okazało się, że jak to w gitarze, gitara jest instrumentem tak naprawdę nie do nastrojenia. A jeszcze dodatkowo, jak stroi w jednej pozycji, to w drugiej nie bardzo. Trzeba się nauczyć inaczej naciskać w pierwszej pozycji, inaczej na siódmym, na dwunastym progu i tak dalej. Ja grając solówkę skończyłem na strunie D, która no po prostu minimalnie była niżej. A dosyć charakterystyczny zaśpiew, bo tam są między zwrotkami. Między pierwszą a drugą zwrotką jest cisza kompletna. Między drugą a trzecią jest refren i po refrenie jest zagrywka gitarowa pierwsza. I w tej pierwszej zagrywce i ten dźwięk, on był po prostu nieczysto. Ja mówię, to ja to poprawię. I wtedy Przybylski mówi, ni chuja. To ma zostać. Dlaczego? Kurwa, ty wiesz, jak to otrzeźwia? Mówi, tak, mówisz, robisz spokojną piosenkę, weź daj tu coś tego. I uwierzyłem mu. Powiedziałem, dobra, niech zostanie. I potem spotykam Janka Borysewicza. Mówi, ale żeś utwór wywalił, ja pierdzielę. Ale gitara ci nie stroi. No, to są takie przygody. Zbyszek Hołdy z nami w Guitar Stories. Mam jeszcze przygotowane dwa, no w porywach trzy pytania, ale do tego potrzebujemy kolejnego odcinka. A ten już niebawem. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.